Dzisiaj jestem. Nie, nie wydaje mi się, że tokolwiek jest w stanie mnie jakoś y, skrzywdzić. W sensie na przykład słownie. Bo przy naprawdę tyle rzeczy usłyszałam na swój temat, takich naprawdę gorzkich, y, że tak, mam. Dzisiaj mam wyjątkowo grubą skórę i jest fajnie. Drodzy słuchacze, witamy ponownie w podcaście na kanale BetClick Polska. Robimy fame, bo fame robi galę na PG Narodowym, fame 22 Ultimate. Jeśli gala fame 22 na PG Narodowym, historyczne, historyczne wydarzenie, to w rozpisce nie mogło zabraknąć pań, które również budują historię organizacji fame. A jeśli mówimy o paniach, jeśli mówimy o organizacji fame, to nie ma lepszej osoby, która mogła wystąpić na PGE Narodowym. Jak Marta Linkiewicz, która ku zaskoczeniu wszystkich jest naszym dzisiejszym gościem. Dzień dobry, Marta. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, zanim zaczniemy, to ja muszę tylko przypomnieć, że jeśli macie ukończone 18 lat, możecie obstawiać w Betclick bez podatku wszystkie sporty, codziennie nie tylko FEM22, ale także inne dyscypliny. Całą dobę szczegóły możecie sprawdzić w aplikacji Betclick. I to by było tyle, jeśli chodzi o formalności, a my już przechodzimy do. Konkretów, a tych konkretów Marta będzie sporo, bo szczerze powiedziawszy, miałem ochotę z Tobą porozmawiać od dłuższego czasu i przypomnę jeden fakt, hmm. do którego doszło. Nie wiem, czy Ty pamiętasz te, te historię, ale natomiast Przypomnę, ale to spokojnie wyjdzie, wyjdzie w rozmowie. Natomiast zadam takie bardzo ogólne pytanie na początek. Może no. cię zaskoczy, może. Kurwa, takie najprostsze pytania są najtrudniejsze, dawaj. Tak, i to będzie pytanie bardzo ogólne. No. Kim dzisiaj jest Marta Linkiewicz? Kim ja dzisiaj jestem? Mm, bardzo ogólne pytanie. Zbierzmy wszystko do kupy. Jestem kobietą spełnioną życiowo, szczęśliwą, 27-letnią. Mm, więc to są ostatnie podmuchy mojej młodości, które wykorzystuję i zamierzam jeszcze bardziej wykorzystać. Mm, kim jeszcze jestem? Córką? Siostrą? Dziewczyną? Jestem Filkiem sportowym. Jestem osobą publiczną. I czy coś mogę do tego jeszcze dodać? Wydaje mi się, że powiedziałam wszystko. Który aspekt Twojego życia aktualnie satysfakcjonuje Ciebie najbardziej albo sprawia Ci najwięcej radości? Eee, wiesz co? Ostatnio myślałam o tym. Co sprawia mi najwięcej radości? I wydaje mi się, że aktualnie zaczęłam. inaczej, e, ubiorę to w inne słowa. Bardzo, 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 bardzo otworzyłam się ostatnio na ludzi. E, nie wiem, czym to jest spowodowane. Wydaje mi się, że. E, wydaje mi się też, że. pracuję z psychologiem i może to mnie jakoś otworzyło, ale. Bardzo zaczęłam cieszyć się po prostu ludźmi, którymi się otaczam, e, całym procesem e, tworzenia też mojej drogi sportowej. Um, I wydaje mi się, że aktualnie najbardziej cieszy mnie wydaje mi się sport. Nie wiem zaraz razy powiedziałam wydaje mi się, ale jeśli myślę o czymś, co mnie uszczęśliwia, to jest to ten sport. I są to ludzie, z którymi tą swoją ścieżkę sportową tworzę. To jest dobra odpowiedź. Znaczy, spodziewałem się takiej odpowiedzi, patrząc na to, mm, jaką drogę przeszłaś, jeśli chodzi o Twoje życie. A, a, a wiesz dlaczego? Bo, bo zacząłem tę rozmowę od tego, że jeśli PG Narodowy, jeśli fame w tak historycznym miejscu nie mogło zabraknąć Marty Linkiewicz. A dlaczego tak powiedziałem? Bo uważam, że jeśli patrzymy na. Postacie związane z organizacją FAME, które tutaj walczyły i które wchodziły z pewnym bagażem doświadczeń różnego typu albo różnym wizerunkiem, to jesteś postacią, która przeszła największą przemianę. Tak czy nie? Czy ty się z tym zgadzasz i czy jest to dla ciebie ciężar gatunkowy, że, że tak jesteś postrzegana? Mm, już mam dość słuchania, słuchania... inaczej. Cały czas. Słyszę słowo przemiana. Przemiana, przemiana, tak. przemiana. Żygam już tą przemianą, ale no, nie ucieknę od tego, bo prawda jest taka, że pojawiłam się w organizacji e, za sprawą walki z Esmeraldą Godlewską. I jak wracam do tego pamięcią i myślę sobie o tym, jak wyglądał cały proces przygotowania do walki, jak ja nie byłam świadoma tego, jak wygląda ten świat sportu jak sobie to bardzo lekceważyłam. E, I jeszcze te słowa, które wypowiedziałam w OKTAGONIE po samej walce, nie wiem, czy pamiętasz, co to dokładnie było, czy nie, czy mam ci przypomnieć? Możesz przypomnieć, bo być może wyparłem to okay. ze swojej rzeczywistości. Okej, okay. ja chyba też to trochę wyparłam i ostatnio ktoś mi o tym e, przypomniał, jak to usłyszałam. Ja Miałam takie, o mój Boże, to nie byłam ja! Ale tak, to byłam ja. E, no więc po swojej pierwszej e, walce z Esmeraldą, e, kiedy dostałam mikrofon do ręki, krzyknęłam. E, co to był za obiekt? Biłyśmy się wtedy w, w Łodzi. Fame Trójka, tak. Tak. Ja po tej walce krzyknęłam przy całym stadionie, że chcę afterparty Wude i Cox. I nie wiedziałam, nie wiedziałam w ogóle w tym nic e, złego. No, aktualnie bym tak nie powiedziała i wydaje mi się w ogóle, że troszeczkę, troszeczkę bardziej wydoroślałam, ale też, nie wiem, byłam dużo młodsza. Ja mm, yeah. aktualnie jestem ciut starsza i wiesz, nie wiem, mogłam tak. W sumie mówić i mówić, skakać od tematu. Do no to tematu. dobra, no to zacznijmy, bo, bo powiedziałeś, Ale, że. Ale poczekaj, bo właśnie chcę wrócić jeszcze do tego, co mnie najbardziej w sumie aktualnie. Ym... Jara. Jara. Sport. I to chyba w sumie widać, bo jestem kobietą. Chcę być super laską. Eee... No, i tak. Cie... Powiedziałeś, że słowo, wiesz, co, to co zwróciłem uwagę, powiedziałeś, że że już tym słowem i irytuje ciebie słowo przemiana. To jakbyś hmm. to definiowała? Jakbyś to ujęła w słowa doświadczenie. Może być to doświadczenie. E, przemiana na pewno jest to przemiana, ale też e, proszę nie zapominać o tym, że kiedy pojawiłam się w internecie, miałam 18 lat. I młodość rządzi się swoimi prawami. Byłam e, nastolatką, dość e, pogubioną, bo e, nie miałam. Mój kontakt z rodzicami był naprawdę marny. Yy, I no nie, nie pracowałam z żadnym psychologiem, byłam dość pogubiona, yy, miałam problemy z alkoholem, z narkotykami, i yy, całą swoją yy, złość przelewałam yy, w sumie w, w internet. I jakby wydaje mi się, że yy, ci ludzie, którzy mnie nie znali, przynajmniej ja tak to sobie tłumaczę, yy, z, z każdym swoim problemem szłam, że tak powiem, do internetu. E, i, I gdzieś tam e, wylewałam te swoje żale i złości ludziom, których w ogóle zupełnie nie znałam, i w sumie, którzy też mnie nie interesowali, no e, tak, byłam po prostu e, młoda i wydoroślałam. Ty, okay, yeah. to, to jak sama poruszyłaś ten wątek przeszłości, to, to ja chciałbym do tego wrócić, mm -hmm. bo, bo rzecz jasna, dlatego znalazłaś się w organizacji Fame, bo byłaś osobą mega kontrowersyjną, która mega. Z, zasłynęła no, niechlubnym, pewnie, wydarzeniem mm -hmm. y, w 2015 mm -hmm. roku. I mowa tutaj mm -hmm. o, oczywiście mm -hmm. o Insta Stories, gdzie, gdzie opowiadałaś mm -hmm. o, o swoim incydencie. To był Snapchat. Snapchat, okej. Okay. No, ja jestem boomer, także Snapchat. mogę pomieszać. Yy, to był Snapchat. Yy, um, nie wiem, czy to był Snapchat, to jeszcze to nie było moje konto Insta, Snap SnapStory. E, dodatkowo mm, to nie jest tak, mm, ale poczekaj, bo ci przerywam. Ja, nie, no po, po kolei, dobrze. Po dobrze kolei. Opowiadaj. E, to nie był Instagram, to był Snapchat. To były jeszcze czasy Snapchata mm, i to, to nawet nie, nie było moje konto i to nawet to, to nie jest tak, że my wrzuciłyśmy to wideo e, z myślą, że nagramy to, pójdzie w świat i będziemy sławne, hurra. Tylko całe to wideo było na takim story dla znajomych. I po prostu któryś z naszych znajomych, jak to oglądał, stwierdził, że, że, to, że to będzie hit. I że to sobie zgra i wrzuci na YouTube'a. I tak się stało. I tak to wszystko poszło w świat. Więc to, to nie jest tak, że gdzieś tam z tą swoją koleżanką założyłyśmy, że to jest nasz pomysł na sławę. A tak nawiązując do Twojej poprzedniej wypowiedzi, to, to nie był swojego rodzaju bunt, bo mówiłaś o tym, że kontakt z rodzicami miałeś trochę utrudniony, mm. że tak sugerując między wersami brakowało pewnie trochę e, wzorców, albo te wzorce czerpałaś z życia codziennego i sama próbowałaś uczyć się tej codzienności i tego życia, i trochę takie wrzutki do mediów społecznościowych były krzykiem buntu i chęci dostrzeżenia przez otaczającą Cię rzeczywistość? E Wydaje mi się, że wydaje mi się, że tak. W mojej opinii troszeczkę brakowało mi właśnie tego kontaktu z rodzicami. Czułam się może taka też trochę nie, nie, niedostrzegana i gdzieś tam wydaje mi się, że tak, że chciałam po prostu chciałam po prostu być zauważona. Jeśli nie w domu, to gdzieś indziej. No I tak znalazłaś po prostu internet i, I, do, i kontakt z. Tak. I, i to, mnie, to mnie zupełnie wciągnęło. I ja gdzieś tam na, na przestrzeni lat ta społeczność się budowała i budowała i budowała. I tak aktualnie mam milion obserwacji na Instagramie. Coś, coś za coś. Natomiast jak to się mówi, niektórych przeżyć lepiej nie pamiętać. To są historie, które ty starasz się wyrzucać ze swojej pamięci, czy jednak już jesteś w takim wieku, w takim stanie świadomości, też współpracujesz z psychologiem, że doszłaś do wniosku, że no ta kula będzie się za mną ciągnęła i ciężko ją będzie odciąć i trzeba nauczyć się z tym żyć. Czy już nauczyłaś się z tym nie funkcjonować, już. z tym żyć? Wcześniej nauczyłam się z tym żyć. Mm, aczkolwiek miwam tak czasem, że na przykład przed, kładę się spać i Gdzieś tam wracam sobie myślami do wydarzeń z przeszłości i rzeczywiście łapie mnie czasem taki cringe. Gdy przypominam sobie różne rzeczy, tak jak mówiłam ci o tym, że ktoś mi ostatnio przypomniał swoje wystąpienie właśnie po swoją pierwszą walkę. I to, co powiedziałam właśnie w tym OKTAGONIE, o tym zupełnie zapomniałam. I przypominają mi się czasem takie mega cringe'owe rzeczy, ale myślę sobie zazwyczaj, że uf, mogę odetchnąć, mam to już za sobą. E, I... no Traktuje to po prostu jako lekcję. Lekcję i taki przykład y, życia, do którego nie chcę wracać. Mm. Okej. Okay. Y, Marta, a generalnie ta historia, bo wiadomo, że ona była. No, niechlubna, mhm. raczej niegodna pochwała, o czym zresztą teraz mówisz, że raczej nie ma czego tutaj pochwalać. Natomiast też to była dla ciebie brutalna lekcja, bo ja mam wrażenie, że niewiele osób sobie zdaje z tego sprawę, jakie te konsekwencje poniosłaś w życiu prywatnym tej sytuacji, jak to na ciebie się rozlało, jak to wpłynęło na twoje życie prywatne. Wtedy, tak jak wspominasz, byłaś nastolatką. Mhm. Nie do końca pewnie ukształtowaną jeszcze mentalnie i, i życiowo, dopiero uczącą się dorosłego życia, a zderzyłaś się ze ścianą krytyki, bo nie nazwę wszystkiego hejtem, natomiast krytyki płynącej z każdej strony, pewnie też pod adresem Twoich najbliższych, i no to było brutalne zderzenie z, weryfikacją, z rzeczywistością i, i taka weryfikacja życia, życia w internecie, od najgorszej strony. Mhm. Wydaje mi się, że to był najcięższy okres mojego życia, wiesz? Bo, tak jak po, e, powiedziałam, nie układało mi się w domu z rodzicami przez to, że bardzo dużo imprezowałam e, i się ich też w ogóle nie słuchałam. Um, więc, na, mimo tego, że mieszkaliśmy w jednym domu, no to się mijaliśmy bez słowa. Um, też e, tak, bardzo dużo nieprzyjemnych, nieprzyjemnych sytuacji spotkało i moich rodziców, i moją siostrę, bo mam młodszą siostrę o 6 lat, która wtedy w tamtym okresie chodziła do. zaczynała liceum, była w pierwszej klasie liceum. Um, I jeśli chodzi o mnie, to przez to, co się wydarzyło, wyleciałam ze szkoły. Przepraszam bardzo, moja siostra chodziła wtedy do gimnazjum, ja chodziłam hmm. do liceum. Byłam w klasie maturalnej i też e, to wszystko tak się złożyło w czasie, że jakby nie uważam, że byłam złym dzieckiem. Jakby pogubiłam się gdzieś po drodze. E, e, uczyłam się bardzo dobrze. Um, tylko czasami nie czekaj, um, bo wszystko sobie uporządkuje. To spokojnie, to wiesz, to, to, to jest czas dla Ciebie. Tutaj, Ale to jest, ciekawa, to, jest, to jest ciekawa historia, właśnie. Chcę ci powiedzieć mniej więcej. Rzadko o tym mówię w sumie. Nie wiem, czy, nie wiem, czy komukolwiek e, mówiłam, jak to wszystko wyglądało z mojej perspektywy, tak w życiu prywatnym, co się wydarzyło. E, ja chodziłam wtedy do. Liceum i byłam w klasie maturalnej. Bardzo zależało mi na tym, żeby tą maturę zdać. Ehm, nie byłam jednak, no, nie byłam po prostu takim patusem, że tak powiem, bez żadnych e, celów w życiu. Zależało mi na tym, żeby tą maturę mieć mimo wszystko. E, I tak się też stało, że z tej szkoły mnie wyrzucili i naprawdę byłam w totalnej rozsypce, bo chodziłam do tej szkoły. Zależało mi na tym, żeby tą maturę mieć. I był to dla mnie naprawdę okrutny cios, ponieważ wiedziałam, że. Ciężko mi teraz będzie nadrobić materiał bez szkoły, kiedy jestem w klasie maturalnej. Um, dodatkowo jeszcze moja siostra przychodziła do mnie z żelami, ponieważ w gimnazjum dzieci chodziły za nią i mówiły, że jaka siostra, taka siostra, mimo tego, że moja siostra jest zupełnie, ma zupełnie inny charakter niż ja, jest, jesteśmy zupełnie inne, nawet nie pije alkoholu, jest naprawdę grzecznym i poukładanym dzieckiem. Przynajmniej była w tamtym momencie, teraz też jest. A... Ja, yeah. więc nie dość, że gdzieś tam miałam swoje problemy na głowie, to że starałam się mimo wszystko jakoś pocieszać swoją siostrę, chociaż niewiele mogłam zrobić w tej sytuacji. Um, tak, był to generalnie był to ciężki okres, bo nie dość, że zalała mnie fala hejtu, w sumie to był bardziej hejt niż zwykła krytyka. Ludzie mnie nienawidzili, życzyli mi śmierci. Dosłownie dostawałam wiadomości z pogróżkami. Czułam się naprawdę na takim. Czułam, że jestem na dnie. Mm -hmm. No? Ja. Yeah. Jak udało się z tego wyjść? Albo hmm. który był moment Wiesz, no. taki, taki dla Ciebie przełomowy, że przyszła do Ciebie refleksja na zasadzie takiej, że trzeba wykonać ten pierwszy krok w górę, bo wiadomo, że. No, człowieka, jakby w życiu człowieka zdarzają się upadki, natomiast mm. człowieka definiuje to, że potrafi powstawać i szukać wyjścia jednak z nawet mm. naj, najtrudniejszej sytuacji. No, okay. nie, wiem, nie wiem, jaka ta sytuacja jest, i łatwo mi się mówi słowami, natomiast no, pewnie to nie była łatwa sytuacja, żeby powrócić na dobre tory. No, nie. Pamiętam, że mm, poszłam sobie do. Był to dzień, kiedy wyszłam z gabinetu dyrektorskiego. I usłyszałam, że no niestety nie ma dla mnie miejsca w, w tej szkole. No i co? Pamiętam, że wyszłam sobie przed budynek szkoły. Usiadłam, usiadłam na krawężniku, zaczęłam płakać. Trochę popłakałam, popłakałam. Pojechałam do domu i nie wiem co. Może miałam lekką depresję przez tydzień. Myślałam sobie, Boże, co ja teraz zrobię ze swoim życiem? No nic nie zrobię. Ale wiesz co? Nigdy nie miałam żadnych, e, mimo, mimo wszystko, nigdy nie miałam żadnych myśli samobójczych ani czego takiego. E, przez to, jaki hejt mnie dotknął, o, tak to sobie tłumaczę przynajmniej. Tak, przez jaki hejt mnie dotknął, i przez to jak bardzo ludzie mnie nienawidzili, stwierdziłam, że jestem jedną, jedyną osobą, która może sobie tą miłość, da, e, miłość dać, i stwierdziłam, że właśnie nie, właśnie na przekór wszystkim ja dalej będę kochać siebie i wywalone na wszystko, wywalone na hejt, poradzę sobie. Hmm, ile to trwało? Wiesz co? Nie wiem, może, może z tydzień. Z tydzień musiałam jednak sobie popłakać, posiedzieć pod kołderką, e, ale potem stwierdziłam, że no. Nie ma co siedzieć w miejscu, tylko muszę jakoś sobie poradzić z tym życiem. Gdzieś tam poszłam do szkoły dla dorosłych. Koniec końców zdałam tą maturę i tak wszystko się poukładało. Tak streściłam się, bo trochę to trwało, ale no, z biegiem czasu wszystko sobie ułożyłam. Ta sytuacja trochę cię uodporniła, czy bardzo się tak, uodporniła? Bardzo, właśnie powiem ci, że dzisiaj jestem. Nie, nie wydaje mi się, że, że jakby ktokolwiek jest w stanie mnie jakoś y, skrzywdzić, w sensie na przykład słownie, bo przy naprawdę tyle rzeczy usłyszałam na swój temat takich naprawdę gorzkich, y, że tak, mam dzisiaj mam wyjątkowo grubą skórę i. Okay. Fajnie. Wiesz co, zapytam jeszcze o ten proces, bo to jest bardzo, no. bardzo ciekawe i pewnie też to jest lekcja dla wielu osób, które zderzają się z tymi trudnymi momentami w życiu, i też ogląda nas również pewnie młodsza publika, która dopiero gdzieś wchodzi w dorosłe życie. Natomiast czy ta sytuacja była dla ciebie też weryfikatorem najbliższego otoczenia? Bo wiadomo, że w momentach kryzysowych, kiedy jesteś na dnie, tych osób wokół pewnie jest nieco mniej, albo niektórzy odchodzą, niektórzy przychodzą, niektórzy okazuje się, że są lepsi niż się wydawało wcześniej, a, a niektórzy zawodzą na pełnej linii. Jak to było w twoim przypadku i czy te osoby z najbliższego otoczenia były tobie potrzebne, czy jednak ty byłaś zdana tylko i wyłącznie na Marta Linkiewicz? Mm, byłam zdana tylko i wyłącznie na siebie, um, ale wydaje mi się, że ja też... Sama z siebie odciąłam się po prostu od e, ludzi. Mm, nie wiem, to był, to był taki moment, że na, prze, przeżywałam pewnego rodzaju żałobę i nie chciałam, mm, nie chciałam w sumie też być w kontakcie z innymi ludźmi, musiałam sama to sobie wszystko poukładać. I przez, e, przez jakiś czas, wiadomo, że miałam znajomych, którzy potem e, pamiętam, pamiętam taką sytuację. Miałam konto na Facebooku, tak, miałam tam 300 trzy, e, znajomych i w pewnym momencie myślałam, że się lubimy. A tam e, 100. Nie, nie chodzi o to. Chodzi o to, że e, gdzieś tam przeglądałam tablicę główną i widziałam po prostu moich znajomych, śmieszkujących e, ze mnie. Gdzieś tam udostępniających jakieś artykuły czy tam e, memy. I tak, ja to sobie wszystko oglądałam i. I śmieszne jest to, że kilka lat później te same osoby, e, jak gdyby nigdy nic, pisały do mnie, czy nie wiem, czy nie chcę się spotkać, albo czy nie mogę im czegoś udostępnić, na przykład e, gdzieś tam w swoich social mediach, więc e, tak na pewno ta sytuacja zweryfikowała moich znajomych. E, no. Mhm. Nie wiem, czy to jest śmieszne, tylko raczej smutne, że właśnie takie osoby się zdarzają, natomiast to też jest no lekcja jest. i pewnie impuls dla innych osób, żeby uważać, kim się otaczamy żeby być czujnym, chociaż to zaufanie też w życiu się zdecydowanie e, przydaje. Mhm. Czego ty najbardziej żałujesz w tej całej sytuacji? Kurde, właśnie... I czy czego się żałujesz? Bo być może ten no. stan, w którym aktualnie się teraz znajdujesz, powoduje, że gdyby nie to że to się wydarzyło w 2015 roku i gdybym tego nie zrobiła, to być może nie byłabym tu, gdzie jestem, nie dostałabym takiej lekcji, nie byłabym tak mocną osobą, ale z kolei, no, ten ciężar był dosyć no wiesz, duży. Y... często myślę o tym, że ten smród się jednak będzie za mną ciągnął, um... ale z drugiej strony nie mogę powiedzieć, że żałuję. Nie mogę powiedzieć, że żałuję, bo gdybym, gdybym żałowała, gdybym się mogła cofnąć w czasie i Inaczej po prostu moje życie mogłoby się potoczyć. To nie wiem, czy siedziałabym dzisiaj tutaj, wiesz, rozmawiając z tobą. Eee, czy żałuję? Staram się w życiu niczego nie żałować. No. No. Nie, nie żałuję. Nie żałuję. Bo wiesz, jaka była przyszłość, natomiast gdyby pewnie tej, tej przyszłości takiej nie było, to mogłoby się wiesz, to ułożyć no, zupełnie na, inaczej. gdybyśmy się cofnęli właśnie w czasie 5 lat i gdybym to dzisiaj siedziała sobie zapokana pod szkołą, to gdybyś mnie zapytał, czy żałuję, to powiedziałabym, tak, żałuję. No. Ale tak, z perspektywy czasu. Cieszę się. Cieszę się z tego, jak to wszystko się potoczyło, i cieszę się z tego, jak aktualnie wygląda moje życie. Jestem wdzięczna za wszystkie osoby, których poznałam i które poznałam. No. No ale jesteś w tym miejscu, w którym, w którym jesteś. Rozmawiamy o tej, o tej sytuacji. Ty sport traktujesz jak swojego rodzaju oczyszczenie? Bo, bo zastanawiam o, się, czy na tak. przykład wchodzisz o, na salę os treningu... Ostatnio rozmawiałam o tym z psychologiem. Strasznie jestem dla siebie surowa. Jest tylko dyscyplina, dyscyplina. Nie lubię grubych ludzi i itp. Itd. Pff, jakby. <grym> w moim życiu bardzo brakowało tej dyscypliny. Byłam. E, jakby, nikt nigdy mnie nie kontrolował. Mogłam robić, co chciałam. E, nie było godziny, o której musiałam wrócić do domu. E, miałam 16 lat, wracałam sobie po dwóch dniach do domu i wszystko było ok. E, tej dyscypliny nie było i aktualnie. Mm, Aktualnie wydaje mi się, że potrafię przesadzać i jestem dla siebie bardzo surowa. Jak wygląda typowy dzień Marty Linkiewicz w takim wypadku? Czyli zaczyna się tydzień i. Hmm? i co robi ja, Marta Linkiewicz? Jesteś ciekawy, wygląda moja, moja rutyna. Kocham swoją rutynę. Uważam, że moje życie jest nudne poniekąd, ale, ale jej bardzo lubię. Słuchaj, jak wygląda moje życie? Mamy poniedziałek, wstaję zazwyczaj koło. 7 ósmej godziny. Wychodzę sobie z pieskiem. Mam pieska, karmię go. Myję się jem śniadanie. Co, co poniedziałek jem to samo śniadanie. I nie mam z tym problemu nie mam z tym problemu. Jestem na diecie mm, i przez to wyglądam, jak <grym> wyglądam. Yy, uważam, że dieta też to si Dieta to 80% sukcesu. Yy, no, ale to już. Yy, jak ja bym, się z tym zgadzam. Się zgadzam się że będzie, jak jest, jak ja się z tym zgadzam. jest jaka jestem roztrzypana. I co, idę na jeden trening, wracam do domu. Zależy co, zależy, co robię jeszcze w taki poniedziałek, czy nie wiem, inaczej prowadzę bardzo przyjemne życie wbrew pozorom, bo nie siedzę na etacie między godziną 8 a 16. Mogę sobie pozwolić na to, żeby jaki to jest w ogóle komfort i przywilej, ostatnio też o tym myślałam, że ja mam czas i mam środki na to, żeby po prostu sobie trenować, żeby, żeby po prostu poświęcać czas na moje hobby. Ja w ten sposób zarabiam też. Nie, nie muszę się martwić o, o swoje fundusze, bo mam zasoby. Mam zasoby i mogę sobie pozwolić na to, żeby trenować. Ja trenuję dwa razy dziennie. Żeby trenować dwa razy dziennie, muszę też się regenerować. E, spędzam dużo czasu w domu też. Wbrew pozorom nie, nie szlajam się po mieście, bo lubię ciszę i spokój. E, I co? Zależy, wiadomo też. Mam jakieś współprace Instagramowe, zarabiam z Instagrama, zarabiam z internetu. E, ale zazwyczaj, na, co jest jedynym, jedyną pewną rzeczą w moim planie dnia, są te dwa treningi. No. Okay. A reszta to już e, zależy. Ok, a na przykład jak chodzisz na salę treningową, bo zawsze mnie to zastanawiało no. w przypadku twojej osoby, bo ja widzę, jak prowadzisz, e, jaki ty prowadzisz tryb życia, ja uważam, że... E, no to musisz się napić, napij się ten tryb życia, Ech, w porównaniu nawet do zawodników e, profesjonalnych, no to można by było w niektórych przypadkach powiedzieć, że nawet podchodzisz do tego rzetelniej niż pewnie zawodnicy, którzy Boże. z tego... E, no. no tak mi się wydaje, no tak mi się wydaje, bo ja widzę, że ty jesteś dwa razy, ale dwa razy też, dziennie trener na... Trener też mi tak mówi. Trener też mi mówi właśnie, że a y, ma pod sobą wielu zawodników, ale że każdemu życzy takiego zawzięcia. Swojemu, każdemu swojemu zawodnikowi życzy ta, takiego zawzięcia i zdyscyplinowania. Z ja, ja to widzę, nie wiem jak to wygląda. Co ja to sobie po prostu to... lubię? Ja to po prostu lubię. Wiesz, co bardzo, bardzo boli mnie, to kiedy y, ktoś mówi na przykład, że ach, gdyby nie to Fejma ma, to pewnie w ogóle by nie trenowała. Właśnie powiem Ci tak. I na, dobra, nie, 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 bo to źle zabrzmi. Gdybym, dajmy na to, nie wiem, gdybym w, 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 wyleciała z federacji i nie miałabym już żadnego kontraktu w, w Fejmie. Czy naprawdę większość tych osób myśli, że ja trenuję tylko po to, żeby nie wiem, żeby się bić i żeby mieć, e, żeby mieć te walki? Jakby ja trenuję, bo ja to po prostu lubię. Ja lubię sport. Ja bym pierdolca dostała, gdybym... Ja mam ADHD. Stwierdzone. Gdybym siedziała w domu, to ja bym chyba strzeliła samobója, że tak powiem, bez treningów. Naprawdę. Jestem już tak uzależniona od tego, żeby, żeby się spocić i, i żeby... Mm, nie, ja przepadłam. Nie wiem, może mi to minie za kilka lat. Nie wiem. Zobaczymy. Na razie totalnie przypadłam i e, I love it. Okej. Okay. A to teraz jeszcze nawiązując trochę do tych kwestii, o których rozmawialiśmy i do tego, jak wygląda twój dzień. Jak na przykład idziesz na trening sportu walki i no. zdarza się, że pewnie bijesz worek albo na tarczę. No. Albo czasem ja jestem workiem. Tak, e, ale to zdarza ci się na przykład, że pojawiają się retrospekcje przed oczami z przeszłości i wybijasz jakieś takie demony i, i, i historie do ciebie wracają i po prostu tą złością władowujesz te negatywne emocje, które gdzieś kołatają ci się po głowie, czy, czy to już jest za tobą? Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Wiesz co? Nie. Jeśli mam w sobie jakieś negatywne emocje, to yy, to staram się ich w ogóle nie przenosić na salę. Na salę okay. Jakby... Wolę to sobie przepracować i, i rozłożyć problem na czynniki pierwsze, rozpoznać emocje i sobie z nimi poradzić, wyciszyć się, bo na tyle, ile siebie znam, tak wiem, że po prostu gdzieś tam działanie w takich emocjach mi nie służy. Więc nie, nie przynoszę takich negatywnych emocji na salę treningową. I nie wracam pamięcią też do tego, co było kiedyś okay, to jest w sumie mega, na, na co dzień. To jest mega profesjonalne i pokazuje, że współpracujesz z jakimś psychologiem, no bo właśnie te negatywne tak. emocje niekiedy na sali treningowej nie są dobrym sprzymierzeńcem, wręcz no przeciwnie. Mhm. Wiesz co, Marta? Bo, bo, bo tak teraz rozmawiam o tym życiu twoim sportowym, o tym profesjonalnym podejściu. Ty siebie definiujesz już jako sportowca, czy to ciężko ci przechodzi przez gardło jako sama. Nie wiem. W sumie ciekawe, czy, czy ja jestem sportowcem? Ech, stricte sportowcem to chyba nie, ale tak, właśnie idealne określenie to taki freak sportowy. No, nie nazwałabym siebie sportowcem w sumie. Żyję, można powiedzieć, że żyję jak sportowiec, ale czy jestem sportowcem? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Okej, okay, to, 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 to ci nie przejdzie przez gardło, bo już widzę, że nie chcesz używać takiego określenia, żeby cię po prostu też ludzie nie definiowali, że już no, gdzieś pewno, obrosłaś w piórka. Natomiast mi się wydaje, że e, funkcjonujesz już jako, jak, jako sportowiec, tych walk jak, też na swoim na koncie masz. funkcjonuję jak sportowiec, e, bo trenuję jak sportowiec, robię dwie jednostki dziennie, wiesz. Dbam o suplementację, dbam o dietę, o regenerację, o nawodnienie, pracuję z psychologiem sportowym, więc żyję jak sportowiec, ale czy jestem sportowcem? Hmm. Nie, lubię określenie taki freak sportowy, taki zapalenie właśnie, to jest po prostu moje hobby i tak to zostawmy. Okej, okay, dobra. Jeszcze odnośnie tej przemiany i tego, jak odcinasz trochę. trochę przeszło. Na koniec, na koniec. Na koniec tylko pytanie o to, bo, bo, bo też pewnie ludzie w mediach społecznościowych widzą, jak usuwasz tatuaże, jak pracujesz ja. nad, nad tymi aspektami również. To są, to są ślady, które chcesz się po prostu pozbyć, czy estetycznie aktualnie nie pasuje to do Twojego wizerunku? Nie, mi to nie pasuje, po prostu mam taki. Ja profesorom lubię swoje tatuaże. Ja nie lubię, tylko uważam, że niektóre są i bardzo źle zrobione, yy, i uważam, że też nie pasują mi do, do outfitu na przykład. Okay. Mam taki mam na przykład tatuaż na nodze, tutaj taki duży yy, usuwam go i nie dlatego, ponieważ nie wiem, nie, nie podoba mi się, co tam jest narysowane, tylko usuwam ten tatuaż dlatego. Jest po prostu fatalnie zrobiony. No źle jest wbity y, tuż. Mam zrobioną, brzydką bliznę i estetycznie mi się to po prostu nie podoba. Chodzi tylko i wyłącznie o względy takie estetyczne. Wolałabym mieć jednak mniej tych tatuaży. E, no nie zawsze to dobrze wygląda, jeśli nie wiem, no zakładam białą koszulę, czarną spodniczkę, chcę wyglądać elegancko, a na noze mam wielką więzienną dziarę. No. Okej, okay, czyli chodzi o aspekty e, wizualne. E, to ja powrócę do, do tego, co zapowiedziałam na początku rozmowy, że przytoczę pewną historię, e, która trochę zapaliła mi lampkę e, refleksji. Jak spotkaliśmy się kiedyś na pewnym after'ze, wow. przy Gali Armia Fight Night, ja wtedy z, z, z Tobą chwilę porozmawiałem. Możesz o tego Boże. nie pamiętać, natomiast. No, nie B byłaś w stanie wskazującym, że tak to określa. Natomiast to nie, to nie miało żadnego znaczenia, bo refleksja z tej rozmowy płynęła taka, że ja miałem wrażenie, że ty za wszelką cenę chciałaś uwiarygodnić siebie. Nie wiem, czy w mainstreamie, natomiast dla ogółu publiki, że nie jesteś już osobą, która jest tą dziewczyną z 2015 roku. I ja pamiętam, jak właśnie wtedy mówiłaś, że chciałaś odwiedzić, czy to Kubę Wojewódzkiego. Boże, e, czy... ja tak, tak, tak. I, i wtedy <słuch> mam, mam wrażenie, że E, chciałaś wejść ja do... Z... No dobra, kontynuuj. Zmierza zmierzam tylko do tego, że wtedy miałem takie zastanowienie, że dla ciebie istotne było to, żeby wystąpić w niektórych, e, powiedzmy, programach szeroko znanych, żeby tam ciebie docenili o, i wtedy nie wiem, będziesz muszę, to trochę to, się... Już, tak, Ale tylko zastanawiam się, czy, czy miałaś kiedyś takie refleksje, czy teraz już to jest ci kompletnie niepotrzebne i ta świadomość jest na Ale zupełnie innym poziomie? Refleksji na zasadzie, że Chciałabym wystąpić w. Tak, tak, bo tak było. Wow. Co, nie wiem. Co Tylko może... mam wrażenie, że to nie wynikało z tego, że, że ty chciałaś za wszelką cenę co być to akurat. wypiłam. No, że no, akurat ufnie. chciałaś być w tym i tym programie? Tylko mam o Jezu, wrażenie, że to nie... wynikało z tego, że chciałaś być jakby uwiarygodniona przez ten, przez nie ten obszar. Nie mam pojęcia, szczerze powiedziawszy, bo czy, czy ja w ogóle kiedykolwiek. Tak sobie pomyślałam nawet na trzeźwo, że okay. chciałabym być u Kuby Wojewódzkiego. Wydaje mi się, że nigdy w sumie o tym nie pomyślałam. Nawet jak dostałam propozycję wystąpienia u Kuby, to to się zastanawiałam, czy w ogóle tam iść. Nie, wiem, o co mi chodziło mówić i za dużo za dużo wypiłam po prostu. Ja cały czas dostaję w sumie propozycje wzięcia udziału okay. w jakimś, nie wiem, talk show, kurwa, kurde, programie i cały czas odmawiam takich propozycji, bo uważam, że nie jest mi to potrzebne. Mm. Nie wiem, słuchaj, może po prostu poczułam się jak gwiazda na tym afterze i stwierdziłam. Wydaje że... mi się, że w drugą stronę właśnie nie? to szło, że raczej nie jak. Gwiazda. Nie, nie, wiem, nie wiem o co mi chodziło. Nie wiem, okay. co, nie wiem o co mi chodziło dziwne. Nie, bo na co dzień stronie od takich wystąpień. Nie chcę okay. mi się. Często płaczesz na co dzień? Tak. Często płaczę na co dzień. Kocham płakać. Serio, kocham płakać. Aha, Wczoraj płakałam w sobie. Mm. Mhm. Tak, no, lubię płakać i często płaczę. A co jest genezą tego płaczu? To nie jest płacz spowodowany tym, że nie wiem, że jestem strasznie nieszczęśliwa albo że kurde, ktoś mi tak skrzywdził. E, bardzo często płaczę ze wdzięczności. Na przykład prowadzę sobie swój notesik, zapisuję z czego, z czego jestem zadowolona albo spisuję sobie takie małe osiągnięcia i bardzo często płaczę z wdzięczności. Tak, no. To jest chyba główny powód mojego płaczu. Tak mi się wydaje. My... Wdzięczność? No. Mhm. To dobrze, bo, bo to, to świadczy o tym, że nie boisz się w żaden sposób emocji. Gdzieś ten upust nie, nie. emocji potrafisz sobie e, znaleźć. Mhm. Nie wiem, ostatnio też się popłakałam po treningu, wiesz? Po treningu się popłakałam. Ale to chyba... Nie, no w sumie też często płaczę po treningach, jak są ciężkie, ale... To też dlatego, że jest mi po prostu ciężko i nie wiem, bardzo mi też zależy w sumie I czasami, serio, jak dostan dostanę wycisk, to wychodzę z takiej sali I czuję się tak, jakbym, kurde, nic nie umiała mm, Nie wiem, taki śmieszny przykład Ostatnio robiłam trening i um, mój trener przez całą godzinę mnie bił, że tak powiem Bił, szukał jakiś dziur I w międzyczasie rzucał hasło na zasadzie że mam być drapieżnik, kurde. <laughs> Miałam lekką traumę, ale to się działo. Dobra, nie wiem, może przez to, może dzięki temu będę właśnie jak ten drapieżnik, e, ale też jestem kobietą, no. Jestem kobietą i czasami jest mi po prostu ciężko. Mimo tego, że wybrałam taki sport, a nie inny, to czasami jest mi też po prostu ciężko. jestem Po całym tygodniu potrafię być zmęczona emocjonalnie i fizycznie też. E... No, mhm. Okej. Okay. To przejdziemy do pojedynku, który nadchodzi. Natomiast ja naszym tylko widzom e, przypomnę, żeby śledzić uważnie social media Betlick Polska, bo tam niedługo rozpoczynają się konkursy i zabawy związane z biletami na Galafame 22. Także subskrybujcie, obserwujcie, oglądajcie, bo, bo naprawdę warto. I przechodzimy troszeczkę do, do tego pojedynku, płynnie, który, który nadchodzi z Karoliną Mowczarz. I tutaj, e, no to też jest. A od kiedy wiedziałeś o tej walce? Ja? No? Trochę wiedziałem. No, widzisz. Pewnie dowiedziałeś się szybciej niż ja. Nie, myślę, że nie. Myślę, że nie. Że to, nie wiesz, wiem. wiele było czynników zależnych od tego, jak... Ja w ogóle, wydaje mi się, że jestem ostatnią w ogóle osobą, która się dowiedziała o tym, że ja się biję z Karoliną, wiesz? To nie, nie ja nie wiem. Ja nie, nie będę, się będę się odpowiadał za decyzyjność powiem. organizacji. Natomiast okay. ja o tym pojedynku trochę słyszałem i o planach, e, tak? że, że do tego pojedynku może dojść na PG Narodowym. No, wow. Natomiast właśnie, tutaj no? ogromne gratulacje, bo, bo ja wiem, że jesteś osobą, która chciała tego pojedynku i mm -hmm. no to jest jakby nie patrzeć, wiadomo, miałaś okazję bić się z Ewą Brodniską, też pięściarką, natomiast tutaj jakby nie patrzeć, to cię trochę nie wiem czy uwiarygodni, natomiast no wychodzisz z zawodniczką, która w tym momencie prowadzi. Zawodowy tryb życia jest profesjonalną zawodniczką MMA, która ma już sporo pojedynków na koncie w organizacji KSW Ile? i dostajesz szansę z nią walczyć. To jest coś, co jest warte. Uwagi, nie wiem, jak ty do tego podchodzisz, czy faktycznie to jest gdzieś takie dopełnienie swojego celu w dotychczasowej przygodzie ze sportami walki? Mm. Bardzo się cieszę, że bije się z Karoliną. Uważam, że to jest walka właśnie idealna na e, tą całą otoczkę tego stadionu narodowego. Ale szczerze powiedziawszy, powiem ci, że ja się o tym pojedynku dowiedziałam e, na pierwszej sesji zdjęciowej do Fejmu, kiedy to było półtora miesiąca temu. Okej. Okay. Ja miałam podpisaną umowę od, e, od kwietnia. Ale to było po odwołanej e, walce Karoliny Owczarz, czy przed odwołaną walką nie, nie, Karoliną Czy to było. Odwołana walka? W sensie, chodzi ci o Sanika z Chodzi tak. o Sanika z Nie no, posłuchaj, ja się... Nie, nie, nie. Dowiedziałam się ciut wcześniej. No, od, od tego momentu, kiedy, kiedy była pierwsza sesja do filmu, z półtora miesiąca temu. Ja miałam podpisany kontrakt e, od kwietnia na walkę z kimś innym. i e, no teraz możesz zdradzić, z kim? Z Dominiką Rybak miałam się bić, okay, też w K1. Dobrze. Wydaje mi się, że ten pojedynek też nie ucieknie, biedna Dominika, tylko jakby... No, wydaje mi się, że ona nie wiedziała w sumie... Dominika... W co by się spakowała? Nie, 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 nie. Chodzi, chodzi o to, że w, jakby my obie nie wiedziałyśmy w sumie, czy się bijemy, czy, czy nie, bo gdzieś tam, wiesz, przyjechałam na tą sesję i okazało się, że nie biję się z Dominiką, tylko biję się z Karoliną. Jakby byłam z tym totalnie okej. Okay. Było mi w sumie obojętne, z kim się będę bić, bo w sumie i tak trenuję K1 od dłuższego czasu, więc w sumie byłam gotowa i na Dominikę i jestem gotowa na Karolinę. Ale szczerze uważam, że dużo więcej mogę zyskać na walce z Karoliną, i bardziej mi zależało na tym, żeby bić się z Karoliną. No. Coś jeszcze mam powiedzieć na ten temat? A dlaczego akurat na tym pojedynku ci zależało? Bo ja mam wrażenie, że ta Karolina jednak chodziła ci po głowie od dłuższego czasu, bo teraz wspominasz chronologię ogłoszenia tego pojedynku. Mm -hmm. Natomiast już ta Karolina w twojej karierze e, przebijała się i pojawiała już zdecydowanie wcześniej. Mm. Kurde, wiesz co, też, ee, zacznijmy od tego, że po każdym w sumie wystąpieniu Karoliny w KSW gdzieś tam ludzie mnie oznaczali pod e, różnymi postami, ja to widziałam po prostu, oznaczali albo mnie, albo Anielę Bogusz, że, powinien się, e, że Karolina powinna się bić albo z Anielą, albo ze mną, no. Więc tak, gdzieś tam te komentarze ludzi, i takie sugestie, w sumie. Miałam w głowie cały czas i przez to tą... poczekaj. No, nie wiem, w sumie ten temat Karoliny rzeczywiście pojawiał się, pojawił się dość dawno temu i w sumie często wracał. I też wydaje mi się, że ze strony fejmu padła któregoś razu gdzieś konkretna propozycja. Ale też nie. Ja, ja byłam chętna, ja byłam chętna od zawsze, ale nie wiedziałam, czy Karolina jest chętna, bo gdzieś tam z tego, co mi wiadomo, były różne e, tam. Czy e, nie, no dobiegały głosy, no tak, ale dobiegały głosy z jej obozu, że do tego pojedynku najprawdopodobniej nie, nie dojdzie, bo ona się na to nie zgodzi, nie, nie wystąpi. Tak. Tak, no to takie były głosy, że, że raczej... To ja nic nie wiem w, tak, w takim razie na ten temat. Kiedy, kiedy takie głosy? Do, do, do no jak głos? były pierwsze gdzieś plotki na temat ewentualnie pojedynku i Karolina zostawała te, te, te pytania i to chyba jej, jej sztab i management. Właśnie, tak, ciekawe, właśnie muszę to prześledzić, bo jestem ciekawa, czy, czy Karolina powiedziała kiedykolwiek, w sumie nie wiem, Że nie o, wystąpi? Tak, że nie wystąpi we frikach. już o co chodzi? Czy, czy nie? Wiesz co, każdego wywiadu nie śledziłem, natomiast okay. wiem, że ja gdzieś sobie, na początku zrobić research właśnie. No. i no no jestem ciekawa, bo to, jest, to, jest, to, jest, to jest śmieszne. Ostatnio ktoś mi zasugerował, że powinni e, tych wszystkich... E, s, e, robili chyba w ogóle takie wywiady, że e, porównywali wywiady sprzed kilku lat e, takich sportowców prawdziwych, z tym, że nigdy nie wystąpią we freakach, i aktualne gdzieś tam. To ja też ostatnio robiłem z Tomkiem Adamkiem no. i Krzyśkiem Włodarczykiem, Wyciągałem właśnie no on... wypowiedzi sprzed lat i konfrontowałem aktualnie z panującą rzeczywistością. Aha. Obaj są dzisiaj w organizacji freakowej. Nie, nie, no wiesz, mnie to w sumie nie dziwi. Nie? Wydaje mi się, że ludzie po prostu idą za pieniędzmi, tak, ale w sumie nigdy nie powinno się mówić nigdy. Powiem ci właśnie. Mm, ja kiedyś, to jest śmieszne. Nigdy, nigdy już nie powiem nigdy, bo to wszystko do mnie konsekwentnie wraca. Pamiętam właśnie, jak byłam ulaną małolatą, to yy, jedyne, co mnie interesowało, to imprezy. Imprezy, alkohol, kebaby i takie tam. Yy, wygodne życie. Yy, śmieszne w ogóle, że kiedyś mi się wydawało, że tak wygląda właśnie wygodne życie. Leżenie na kanapie z kacem, a aktualnie wygo wygodne życie to poświęcanie się temu, co się naprawdę lubi. Jakby nie martwienie się o o, o po prostu nie martwienie się o to, co przyniesie Jutro. I nie szukanie problemów. No, ale dobra, poczekaj, bo do, do czego zmierzałam? E, do sportowców. Tak, nie. Coś jeszcze. Zapomniałam. Kurde, zapomniałam. <noise> Rozmawialiśmy o, o Karolinie i o, o tym, Karolinie. żeby nie mówić nigdy. Nie, żeby nigdy nie mówić nigdy, tak. właśnie. I pamiętam, że kiedyś powiedziałam, że nigdy nie będę oprawiać sportu, że to nie dla mnie i w ogóle nie wiem, jak ludzie mogą lubić się pocić. No. A teraz pocisz się przynajmniej dwa razy każdego dnia. A dodatkowo <noise> tak, na regeneracji, pewnie chodząc na sesję sauny również. Pytanie o Karolinę Owczarz. Bo, Właśnie pogadajmy bo, o tej Karolinie. No. Bo, mówimy, bo mówimy trochę o tym, jak do tego pojedynku doszło. To już znamy chronologię, jak to z twojej strony wyglądało, że Karolina wchodzi do tego świata na Zadyka 1. Natomiast ja chcę jeszcze zapytać o legendarny już sparing. No. z Karoliną, bo mm -hmm. o tym też się sporo mówiło i mam wrażenie, że troszeczkę to był też zalążek tego potencjalnego pojedynku, bo wypłynęły gdzieś informacje chyba z twojej strony. Ja e... nic nie mówiłam. Okay, to ale ja na pewno nie wypłynęło ode mnie, ale wydaje mi się, że e... Ksk... wydaje mi się, że mój poprzedni trener mógł Norbert. komuś coś powiedzieć, no, ale to, to nie jest tak, że, że ja wyszłam i, i powiedziałam coś na zasadzie, że jej wpierdoliłam, bo czegoś takiego nie powiedziałam nigdy. A... No to dobra, no to powiedz, jak wygląda mniej więcej ten sparing. W tym momencie mm. tak dochodzi do tego pojedynku i weryfikacja mm. nastąpi 31 sierpnia na PG Narodowym. Pewnie też to mm. będzie fajne, jak zarzucisz tutaj wędkę w kierunku Karoliny, żeby ona to zweryfikowała, albo odpowiedziała, albo nie. I właśnie jaka jest Twoja wersja okay. na temat tego sparringu? Jak to było z tym sparingiem? Mm. Ani ja nie wpierdoliła jej, ani ona nie wpierdoliła mi. No. Okej, okay, ale tak z twojej perspektywy ty byłaś zaskoczona, że to wygląda w taki sposób. Spodziewałaś się więcej, czy. Nie wiem w sumie, czy spodziewałam się po niej czegoś więcej. Pomyślmy, pomyślmy. Nie no, kurde. Hmm. Hmm. Czy spodziewałam się. Szczerze. Szczerze. Znaczy, to było na przykład takie spotkanie tego typu, że szłaś na sparring z dziewczyną, która. Nie, to po pierwsze nie było tak, że ja się z nią mówiłam jeden jeden na sparring, tylko do gymu, w którym kiedyś wtedy aktualnie trenowałam, przyjechały laski na sparringi. Mój trener zorganizował takie grupowe sparringi. No i kurde, była tam też Karolina. No i nie wiem, może kogoś, nie wiem, kto w ogóle. Nie wiem w ogóle, po co był poruszony ten temat tego sparingu, bo zrobiło się z tego potem ogromne zamieszanie, rzeczywiście. No jest cały czas, bo, bo to jest owiane wielką tajemnicą i nikt nie hmm. wie, jak do końca to e, wyglądało. Okej. Okay. Mm. No, więc jak to wyglądało? Normalnie. Robiłyśmy wyrównany sparing i okay. to nie jest tak, że któraś, którejś wpierdoliła i rzeczywiście wszystko się zweryfikuje 31 sierpnia. Mm. No... I co? Ale czy, czy to, był, to było spotkanie ze sportowcem tego typu, że po sparingu z Karoliną i, mm. i, i po tej rundce zdałaś sobie z tego sprawę i zaświeciła ci się taka lampka, że jeśli Karolina, która bije się w organizacji KSW, uh -huh. jest na takim poziomie, że mogę jej się przeciwstawić, to znaczy, że ja też mogę. Um, wiesz co, ten pomysł na walkę... Na... Mam nie, Nie wiem, Boże. Nie mam pojęcia. Poczekaj, poczekaj. Czy to było tak, że po tym sparingu stwierdziłam, że okej, okay, chcę się z nią bić? Wiesz co? W sumie, kurde, nie wiem, ale wydaje mi się, że... Nie wydaje mi się, żeby po tym sparingu po prostu pojawiła się taka myśl, okej, okay, chcę się z nią bić na fajmie. Ale na pewno nie miałabym nic przeciwko, żeby się z nią z nią bić. I kurde. Ciekawe, ciekawe. Nie wiem. Po prostu temat tej Karoliny zawsze gdzieś krążył wokół mnie i wokół tych walk. I eee, w sumie zawsze byłam na takie okej, okay, możemy się bić. Eee, no. Hmm. Trochę, trochę zachowujesz dla siebie, natomiast ja wiem, że ten pojedynek ciebie piekielnie jara, no bo, bo też zdajesz sobie sprawę z progresu, który wykonałaś w ostatnim e, czasie, i, i że to będzie trochę inne spotkanie niż wtedy na mm. sali treningowej tego, tego, ty jesteś świadoma, i pewnie Karolina też jest tego, tego świadoma i też tak, będzie na to przygotowana. Na pewno w ogóle ostatnio on gdzieś rzucił mi się w oczy jej wywiad chyba przed walką, przed ostatnim KSW, tak. w którym ktoś się jej zapytał o walkę ze mną. I ona powiedziała, że wychodząc do walki ze mną, nie może mieć żadnej kontuzji, ponieważ jestem aktualnie w świetnej formie. No. A potem odmówiła, odmówiła trzech. Y Trzech rywalek chyba na, na tym, tym. Miała do tego prawo. Miała do tego prawo. Ale rozumiem, że nie chciała mieć żadnej kontuzji na walkę ze mną. To jest szacunek wysłany w, w hmm. twoim no tak, twoim tak. kierunku zdecydowanie. Formuła, w której będziecie się biły, to jest formuła K1. Małe rękawice. To jest formuła, która tobie sprzyja, którą ty chciałaś i która ciebie predysponuje do tego, żeby mieć przewagę większą niż na przykład w MMA? Czy, czy tobie to było kompletnie obojętne, w jakiej formule się będziecie biły? Zależało mi na tym K1, ponieważ aktualnie trenuję w klubie, który specjalizuje się w, w kickboxingu i ja nie trenuję w ogóle MMA, wiesz, od jakiegoś roku, więc taki pojedynek w MMA byłby dla mnie trochę bez sensu. Okej, okay, to jest prosta, no. prosta odpowiedź. Jeśli chodzi o miejsce, w którym odbędzie się ten pojedynek, PG Narodowy, to pewnie budzi wyobraźnię również u ciebie, chociaż już biłaś się na dużych eventach i dużych, dużych galach kilkunastotysięcznych, to jednak wyjście do publiczności pewnie ponad 40 tysięcy, no pewno. liczmy, że będzie komplet 47 tysięcy kibiców. To będzie Twój atut, czy, czy jednak trochę się obawiasz tego, że ta publika może. Przetłoczyć i przygnieść, i jestem, tego ogromu się. Jestem ciekawa, jestem ciekawa. Pracuję nad tym, no, pracuję nad tym. Żeby być obecną i ciałem, i duchem, i żeby być, żeby zachować to skupienie jednak. No, bo to jest, to jest najważniejsze ta koncentracja. Ja mogę wszystko umieć. Tylko jak ucieknę gdzieś indziej myślami, to to będzie źle. No, ale pracuję nad tym. Nie wiem, jestem ciekawa. Wiesz, ee, na szczęście. No, na szczęście to nie tylko ja wychodzę właśnie przed taką publiką, tylko moja rywalka również, która ma dużo więcej do stracenia no, w tym pojedynku. No tutaj ciężar gatunkowy zdecydowanie jest. Po jej stronie, ty możesz, ona, ona musi. Po no. prostu tak to, tak to w tym momencie wygląda. Mówisz, że nad tym pracujesz, mhm. to, to odnosi się do spotkań właśnie ze wspomnianym już psychologiem sportu. Tam przeprowadzać jakieś sesje afirmacyjne, wizualizacyjne, <suszel> czy, czy jak to wygląda? Tak, no wiesz co, zgłosiłam się sama do psychologa sportowego po tym, e, po tym, jak gdzieś tam oglądałam swoje walki i zauważyłam, że potrafię gdzieś latać w ogóle wzrokiem e, i to był właśnie dla mnie taki e, znak, że no muszę pogadać z jakimś specjalistą i muszę się skupić po prostu bardziej, muszę się zacząć bardziej skupiać, e, no... Tak, no pracuję z psychologiem sportowym, mhm, bo chcę być po prostu jak najlepiej przygotowana. Zresztą tak samo powiedział mi e, mój trener, mi powtarza, że ja mogę wszystko umieć, ale jak e, głowa będzie nie tu, gdzie trzeba, no to nic z tego nie będzie. Osiem pojedynków dotychczas w organizacji. Sześć, FIM. siedem, a dobrano. no. Osiem. 8 Fame, fejmie, no tak. tak 5, 5, 3. Podobny rekord zresztą w organizacji KSW ma Karolina Owczarz tutaj korespondencyjnie. To no, rzeczywiście. Natomiast chcę nawiązać do Twojej przygody w organizacji Fame. Jaką w tym momencie jesteś zawodniczką i gdzie widzisz swoje największe atuty? Co jest, co jest największym atutem Marty Linkiewicz przez te wszystkie lata? Co wypracowałaś najbardziej? Jakbyś miała wskazać takie, nie wiem, dwie, trzy cechy wiodące u Marty Linkiewicz, to jakie to by były cechy? Pomyślmy... jakie są moje atuty? Wydaje mi się, że na pewno to będzie nieprzewidywalność. Ja. Yeah. I co jest jeszcze takim moim atutem? Nieprzewidywalność i kurde. Czy to będzie, będzie niezłomność? Nie to, to mi pierwsze przyszło do głowy. Aha. No. Mhm. Tak, chodzi o niezłomność i nieprzewidywalność. Okej, okay, to zostańmy przy tych, przy tych dwóch. Który z pojedynków w organizacji Facebook był dla ciebie najtrudniejszy, jeśli miałabyś taki wybrać? Najtrudniejszy. Najtrudniejszy pojedynek wydaje mi się, że stoczyłam z Ewą Brodniską. Bo ostatnio jak sobie też analizowałam tą walkę. Em, wydaje mi się, że w pierwszej rundzie dostałam takiego strzała gdzieś tam na twarz, posłuchaj. że ja o tym nie mówiłam. A chyba jakoś nie miałam w ogóle okazji do, do tego. A bo ja w ogóle nie poszłam na wywiady po walce, tylko pojechałam od razu do szpitala. Co mi obie pojechałyśmy od razu do szpitala. <grym> Dostałam takiego strzała w pierwszej rundzie. Pierwszy raz y, ktoś mi zasadził takiego, takiego dzwona. Ja przez pierwsze 30 sekund ja nic nie widziałam. Naprawdę zrobiło mi się jasno przed oczami i to było bliskie kurde końca. Naprawdę. Aha. Uh -huh. no. No, ale jakoś, nie wiem, zebrałam się w sobie na szczęście i udało się po prostu dotrwać do końca, ale no, no, potem długo dochodziłam do siebie po tej walce. Chyba za trzy tygodnie musiałam chodzić z takim plastrem na oku i to był, wydaje mi się, najcięższy pojedynek. Okej, okay, a to był najmocniejszy, jedyny taki tak. mocny strzał? Nigdy w życiu nikt mi tak nie zasadził, no. Okej, okay, to, to ciekawe. No, wydaje mi się, że jak pięściarka w małych rękawicach umie, umie bić, no to, jest, to jest mocne uderzenie. Mówimy tutaj o najwyższym poziomie pięściarskim, no, no. bo jednak Ewa, Ewa Brodnicka po ten tytuł mistrzowski sięgała. E, wiadomo, Karolina też owszem wywodzi się z boksu, natomiast no, no nie była aż tak wysoko, jeśli chodzi o sport zawodowy i boks w, w tej materii jak, no, jak fajnie, Ewa, Ewa, fajnie, Ewa Brodnicka. Fajne, fajne przeżycie, no. Serio. A powiedz mi, u ciebie, tak już troszeczkę z z zmierzając do końca, pojawiła się już lampka, albo ta lampka się świeci, że organizacja Fame to jest fajne miejsce, mm, ale tak jak wspominałeś, już, już trochę żyjesz e, jak sportsmenka na pełen etat. E, czy myślałaś o tym, żeby, nie wiem, spróbować zrobić krok w bok i nie wiem, wygrana z Karoliną wówczas uwiarogodnie cię też w świecie sportu i po ewentualnym zwycięstwie, żeby dostać szansę na przykład w organizacji sportowej albo sama wykonać taki e, krok, że chciałabyś sprowadzić z tymi sportowcami, które również funkcjonują na pełen etat? Wiesz co, nie myślałam o tym, żeby zmienić organizację na bardziej sportową, ale na przykład e, myślałam o tym, żeby wiesz, w inną stronę. Właśnie żeby pojechać sobie na przykład na jakieś zawody sportowe. W sensie e, Gdzieś tam moi znajomi z sali jeżdżą sobie na jakieś kicklajty albo... Mhm. Ja już raczej nie pojechałam na taki kicklajt, ale chciałam spróbować swoich sił na takich zwykłych zawodach sportowych i pojechać się ponapierdalać za darmo. Tak chciałabym. Bardziej w tę stronę. Okej, okay, czyli to siedzi ci w głowie taka rywalizacja stricte, stricte sportowa, żeby sprawić się z osobami, które robią to na pewno tak. No to jest bardzo ciekawe. Ja czekam z niecierpliwością na ten pojedynek 31 sierpnia podczas Galifain 22, bo uważam, że to jest pojedynek, który trochę jest w cieniu ze względu na Twoją aktualną pozycję medialną, że już nie jesteś tak kontrowersyjna, że trochę od tego uciekłaś, że zmieniłaś a, się jako a, a, postać. Okej. Okay. Według mnie to jest w sumie najciekawsza walka na całej karcie walka, ale może dlatego, że po prostu to jest moja walka. Ale nie, nie wiem. Pod kątem sportowym uważam, że jest bardzo ciekawa, bo to jest kolizja dwóch światów, świata freakowego ze światem sportowym. Aktualnie zawodniczką organizacji KSW, zawodniczką, która wychowywała się i budowała swoją ciekawe, pozycję sportową ciekawe. w organizacji FAME. Także to jest ta, ta korelacja, która, która właśnie powinna przyciągać, jeśli chodzi o uwagę publiczności. Natomiast ty, jak sobie wizualizujesz ten 31 sierpnia? Mhm. To, to jak widzisz, w najlepszych myślach, wyobrażeniach ten pojedynek, to wchodzisz do klatki i dzieje się co? Czego, czego byś chciała od tego pojedynku? Nie, nie mogę ci powiedzieć. Nie mogę ci powiedzieć, ale nie, nie powiem ci, jak widzę ten pojedynek, bo nie chcę zbytnio zdradzać w sumie swojego game planu na tą walkę, ale... Będę się czuła naprawdę mega zajebiście. Inaczej, jak przewalczymy trzy pełne rundy i będzie to naprawdę dobra walka, to ja już będę spełniona. No. Wiadomo, chcę wygrać, wchodzę po wygraną. No. Ale przede wszystkim chcę dać dobrą walkę. Taką na trzy rundy. Okej, okay, to jak miałabyś przekonać yy, kibiców? Albo powiedzieć, jak ty widzisz ten pojedynek, bo jesteśmy oczywiście u naszego partnera mm. Betliki. tutaj przypomi przypominamy, że tylko w Betkliku można mm. obstawiać y, oczywiście pojedynki na fame 22 bez podatku. Tutaj podkreślamy bez podatku. Y, to ile procent dajesz sobie w tym pojedynku? Na ile? ten moment. No? Ciekawe, nie wiem czy powiedzieć. Nie, no nie powiem 100. Powiem 99. Okej, okay, czyli aż tak. Mhm. Dobrze. To, to jest dobry prognostyk tego, co nas czeka 31 sierpnia. Wiesz, znam swoje umiejętności. Wiem, jakie mam zasoby i skoro to widzę, widzę po prostu e, swoją szansę, to wydaje mi się, że jest to w zasięgu mojej ręki. No do no to tego tobie życzymy. Tego to bierzesz Dziękuję bardzo. Moi drodzy, to był podcast na kanale BetClick Polska. Marta Linkiewicz była naszym gościem, czy gościnią, bo, bo nie wiem, jakie, jakiej, jakiej formy sobie życzysz. Gościnią może być. Okej, okay, to nie, niech tak, niech tak mm -hmm. będzie w, w tę stronę. Bohaterka Galifame 22, już 31 sierpnia, wejdzie do klatki rozstawionej na środku PGE Narodowego. Brzmi to fantastycznie. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję.